Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto Słowo Pańskie. Przyjść, Duchu Święty, przez serce Maryi. Przyjdź, abyśmy słuchali i zachowywali Słowo Boże, i przez to byli duchową rodziną Jezusa Chrystusa. A przez to będziemy Jego duchowo braćmi, siostrami i matkami, tak jak o tym sam powiedział. Maria, 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 salaj, maralele, Lala, 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 Wczoraj był tekst psalmu. Gdy Pan odmienił los syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Bo rzeczywiście Pan odmienił los swojego ludu, który był z tego powodu pełen radości i szczęścia. Król Perski, Cyrus, pod wpływem działania Ducha Świętego, podjął decyzję, aby lud Izraela, który był wtedy w niewoli na obczyźnie, u Persów, aby powrócił do ziemi Judy, do Jerozolimy, aby odbudować świątynię. I dzisiejszy fragment jest kontynuacją tego tekstu z Księgi Zdrasza. Niewiarygodne, że pogański król chce czcić Boga, który mieszka w Jeruzalem, tak? nazywano Boga Żydów. Bóg Nieba, który mieszka w świątyni w Jeruzalem. Właściwie mieszkał, bo wtedy ta świątynia została e, zniszczona, była w ruinie, więc trzeba było ją teraz odbudować, aby na nowo Bóg mieszkał w Jerozolimie i aby ten Bóg Nieba błogosławił również z tego powodu Cyrusa, a potem również innego z królów perskich, Dariusza. Oni chcieli aby spłynęło błogosławieństwo od tego Boga. Oczywiście oni jako poganie uważali, że bogów jest wiele, bo niestety też czcili różnych bogów, ale uważali, że ten jest pierwszy, najważniejszy. To już niewiele brakuje, aby uwierzyć tylko w to, że tylko ten jest, a innych nie ma bogów, tylko ten prawdziwy, Bóg Żydów, Bóg Izraela. Więc można powiedzieć, że ci królowie pogańscy e, już mieli w sobie wiarę, byli pobożni, bali się Boga nieba, Boga Żydów. Chcieli go uczcić i dlatego wysłali wszystkich, którzy byli zdolni do Ziemi Świętej i obiecali nawet wszelkie wsparcie materialne, pieniężne, budowlane tej inicjatywy, tego planu odnowy Izraela, Jerozolimy i świątyni. Byli tacy poganie, którzy przeszkadzali im w tym. Nie zgadzali się na to, bo bali się, że wtedy Żydzi będą silni i nawet staną się niezależni i przestaną być niewolnikami Persów, stworzą na nowo swoje państwo bo będą mieli kult, na którym nie będzie mógł zapanować już nikt. Jeżeli Bóg ich zamieszka na nowo w Jerozolimie, w świątyni, to mogą oni mieć problemy. To znaczy, ich Bóg wyzwoli ich. Ale mimo tych wszystkich trudności, szykan i oszczerstw, mieli poparcie perskiego króla Dariusza, który Wydał dokument, że jeżeli ktokolwiek będzie przeszkadzał, Żydom w kontynuowaniu budowy tego właśnie tego miejsca, tej świątyni i Jerozolimy, będzie ukarany bardzo surowo przez króla. Więc ci przestali przekonować, przeszkadzać budowniczym. I udało się po wielu utrapieniach, po wielu latach jednak. Ta świątynia powstała. Udało się odbudować Jerozolimę. Przyszedł Wielki Dzień Święta. 14 dnia miesiąca pierwszego, wysiedleńcy obchodzili Paskę zgodnie z nauką Mojżesza. Lewici bowiem, jak jeden mąż oczyścili się. Wszyscy oni byli teraz czyści i zabili baranki na Paskę dla wszystkich wysiedleńców. Dla braci swoich, kapłanów i dla siebie. A więc dzień zwycięstwa, triumfu pierwszy raz od wielu, wielu lat woli świątyni odbudowanej mogą świętować swobodnie, wolności święto ku czci Pana, Paschę, Święto ludzi wolnych, święto Boga, który ich uwolnił, który daje im na nowo niepodległe państwo. Oni się oczyścili, obmyli duchowo w łasce miłosierdzia Pana. Wszyscy byli gotowi, godni, aby spożyć baranka paschalnego, aby uczcić swojego Boga czystym sercem, czystymi us um, ustami i nawet ciałem. Byli gotowi do tego i to uczynili i to przyniosło wielką chwałę naszemu Bogu. Tak mówili. Bóg nasz, godzinie jest chwały. Uwielbiajmy go, go, wywyższajmy. Radujmy się naszym Bogiem, bo na nowo uczynił dla nas cud wolności, jak naszym przodkom, których uwolnił z Egiptu. Więc tutaj oczywiście chodzi o wolność tą zewnętrzną, ale trzeba rozumieć ten tekst w wymiarze duchowym, nadprzyrodzonym. Chodzi o to, że Bóg cieszy się naszą wolnością duchową, do której nas nieustannie wzywa. Wzywa nas do, czyst do czystości serca, spojrzenia, ust i ciała, do świętości, do spożywania każdego dnia baranka Bożego. Każda msza święta to pascha. Każdego dnia możemy też przyczynić się przez to, że wiernie służymy Bogu do odbudowy kościoła, bo widzimy, że kościół jest w ruinie. Bo widzimy, że kapłaństwo jest w opakanym stanie. Ale jest nadzieja. Pan podniesie swój lud, pan odbuduje swój kościół, pan odnowi swoje kapłaństwo. Pan wybrał tych, którzy będą składali aż do końca tego świata każdego dnia jego syna, baranka Bożego, w ofierze. Tak, są kapłani gorliwi, przyjaciele Boga i są także współpracownicy. Kapłanów, tacy, którzy gorliwie służą Bogu i wspierają Kapłanów w ich trudnej posłudze w tym świecie, głoszenia Jezusa, jedynego Pana i zbawiciela. Więc jest nadzieja dla nas, że będziemy żyli w wolności duchowej, że będziemy świątynią Boga odbudowaną przez Ducha Świętego, że będziemy zamrzeni w krwi Chrystusa, że będziemy strzeżeni przez aniołów, przez Herubinów, jak kiedyś, raj był strzeżony, że nie mogli tam po upadku wejść rodzi e, pierwsi rodzice. Tak samo Archaniołowie, Herubini strzegą nas, abyśmy byli świątynią Boga, abyśmy byli rajem Boga, aby w nas Bóg zamieszkał, aby chwała Boża płynęła z naszych serc. To jest takie najgłębsze duchowe znaczenie tego tekstu. Bóg jest z nami. A my s ním.